Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. W branży budowlanej każdy rok jest trudny, więc. Ten również będzie trudny, ale już zakładamy, że będzie z dodatnim zyskiem operacyjnym. W 2023 skoncentrowaliśmy się na analizie ryzyk kontraktowych. Mamy 70 kontraktów, 36% z nich przyniosło nam stratę. Chcieliśmy zrozumieć skąd ta strata się bierze, jak zarządzać ryzykiem, skąd brać odpowiednie zasoby ludzkie. Nie wszystko zrobiliśmy idealnie, kontrakty były podpisane w innych warunkach środowiskowych, innego otoczenia i te wszystkie elementy, bo jest ich kilkanaście, spowodowały, że grupa zanotowała te 156 milionów złotych straty. Jedynym biznesem, który jest dobrze prowadzony w rozumieniu zyskowności i rozwoju to jest Uni Development, więc wiemy na czym stoimy zakładamy, że ten rok będzie już na lekkim plusie, co nie znaczy, że to się samo wydarzy, musimy włożyć bardzo dużo wysiłku, żeby w roku 2024 zanotować dodatnie wyniki operacyjne. Większość naszych kontraktów jest długoterminowa, 2-3 lata i nie, większość z nich nie zawiera klauzul waloryzacyjnych, czyli podpisywaliśmy kontrakty w 2022 roku, w 2023, gdzie eskalacja kosztów była na poziomie 30-40% niektórych asortymentów, a klienci nam tego nie rekompensowali wzrostem wynagrodzenia. I to jest mniej więcej 1 trzecia naszych problemów. Następna 1 trzecia to zła organizacja naszych budów, czyli złe kierownictwo, wystartowaliśmy z budowami, do których nie byliśmy przygotowani, z jednej nas usunięto, musieliśmy zapłacić karę, ponosiliśmy koszty przyspieszenia. Więc ta wewnętrzna organizacja. Jedna trzecia, do tego przyczynił się Unihaus, czyli nieobłożenie mocy produkcyjnych w takim stopniu, które by zapewniały zwrot tych kosztów, które ponosimy. Czyli mieliśmy za mało zleceń i za nisko marżowych i musieliśmy tą organizację dostosować. To w takich dużych blokach, jeżeli chodzi o naszą sytuację. Nie zmniejszamy zespołów, bo w tym roku planujemy wzrost sprzedaży, w latach następnych również. I nie planujemy wymiany zespołu, chyba że ktoś nie pasuje do naszej kultury. Przede wszystkim budujemy organizację, która jest oparta na analizie ryzyk, na otwartości dyskusji, na angażowaniu się w pracę. Jak mamy problem, to staramy się go rozwiązać. Wprowadzamy narzędzia kontrolingu operacyjnego, gdzie możemy analizować zarówno scenariusze pozytywne, optymistyczne i negatywne. Pracujemy nad poprawą ściągalności gotówki, uszczelniliśmy zupełnie system składania ofert. Mamy komitety cenowe, są pewne progi podejmowania decyzji. Nie startujemy w przetargach, jeżeli nie mamy przynajmniej trzonu naszych pracowników. Nauczyliśmy się tych ryzyk, które czasami bagatelizowaliśmy. Mamy inne zasady tworzenia rezerw na naprawy gwarancyjne, na, na roszczenia, bo do tej pory też mieliśmy dosyć dużą swobodę dla kierownic uznawania, co jest roszczeniem, co nie jest roszczeniem. Więc wiele zadań i rzeczy zostało zainicjowanych, ale długa droga, myślę, że to co najmniej 2-3 lata, zanim one zaczną funkcjonować w takim nazwijmy to idealnym systemie. Znaczy, mamy portfel na poziomie 3,5 miliarda złotych, który nam zapewnia osiągnięcie sprzedaży, którą mamy w budżecie na rok 2024, ale w dalszym ciągu musimy zdobywać te kontrakty. W tym roku mamy cel około 3 miliardów złotych. To jest dzisiaj trudne do osiągnięcia, bo nie ma kontraktów publicznych. Tak naprawdę przetargi z KPO nie ruszyły, z Phoenixa również nie ruszyły, więc opieramy się głównie na tych zleceniach, które były dostępne na rynku i jest wojna cenowa między. Wykonawcami. Zmienia nam się struktura portfela zamówień, większy nacisk kładziemy na drogi. Z 16% mamy 36% udziału w naszym portfelu zamówień, to są kontrakty długoterminowe. Chcemy je podpisywać. Mamy w poczekalni chyba 700 milionów złotych, czyli takich, gdzie jest wysoki poziom prawdopodobieństwa ich podpisania. Więc to jest nasz wysiłek, ale głównym celem jest uzdrowienie rentowności, a nie pogoń za zwiększeniem sprzedaży. Chcemy rozwijać naszą sprzedaż, ale w taki sposób, żeby chociaż te 0+, plus. Na tych kontraktach móc zarobić? To chyba tak nie będzie wyglądało. Przede wszystkim, mniej więcej 10% środków to jest, są te środki z KPO, czyli powiedzmy 5 miliardów euro na ogólnie pojęte budownictwo, czyli tego nie jest tak dużo. I są projekty długoterminowe i krótkoterminowe. I teraz mnie mniej interesuje ten termin rozliczenia środków przez polskie państwo do końca 2026, tylko co zostanie konkretnie zapisane w zamówieniu. Jeżeli w tym zamówieniu będzie napisany nierealistyczny termin, sztywna data, E, wysokie kary i jeszcze taki dopisek, który był w latach poprzednich, że w przypadku niedotrzymania terminu wykonawca musi zwrócić utracone środki unijne e, do zamawiającego. To my w takich przetargach wziąć udział, nie będziemy brali udziału. Ja to jasno komunikuję, przestrzegam wszystkich. To powinno być ryzyko po stronie państwa, bo tylko polskie państwo jest w stanie uzyskać tą prolongatę rozliczenia. Jeżeli takie przetargi się pojawią i nie będzie tych ryzyk, to bardzo chcemy w nich uczestniczyć, bo braliśmy w tym. Udział w zeszłym roku to były kilka tematów dofinansowanych w ten sposób i mamy z tego tytułu problemy, bo od samego początku były nierealistyczne terminy, a na końcu w zamówieniu publicznym jest tak, no, że przecież w papierach nam się musi zgadzać, więc no, może będziemy jak na to stać, my takiego ryzyka podejmować nie będziemy. Jeżeli chodzi o samorządy, no to przede wszystkim środki unijne z nowej perspektywy są głównie dedykowane do regionów, więc tam będą największe inwestycje i tam są tematy mniejsze, mniej wartościowe i wbrew pozorom nie ma tej konkurencji z krajów e, takich e, nieprzewidywalnych. To jest bardziej na poziomie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostat, PKP, PLK. Mamy nowe wytyczne rzecznika CUE, który mówi, że tego typu podmioty spoza Unii nie powinny startować w przetargach publicznych na terenie Unii Europejskiej. Zobaczymy, jaki będzie wyrok CUE. Więc myślę, że tutaj mamy ten temat rozwiązany. Ale samorządy nie mają pieniędzy, i to nie tylko dlatego, że nie mają KPO czy Feniksa, ale też dlatego, że były mocno drenowane podatkowo, bo te podatki były bardziej scentralizowane, czyli mniej zostawało na inwestycje w różnych samorządach, to różnie wyglądało. I myślę, że najwcześniej, w trzecim kwartale, może dopiero w czwartym kwartale, pojawi się taka istotna ilość zamówień. Co nie znaczy, że dzisiaj samorządy nie inwestują. I nie chodzi tylko o miasta, ale też o województwa, bo te przetargi są. Wbrew pozorom, my mamy więcej zamówień w drogach od samorządów wojewódzkich niż od centralnej administracji, ale taka istotna skala Q3, ku Q4. Ku Portfel i sprzedaż będzie w całości rosła. W tej części kubaturowej, gdzie jest mieszkaniówka, tam będzie bardziej stabilnie. Nie będziemy zmniejszali sprzedaży, ale ona nie będzie rosła. Pojawi się większy udział trudnych obiektów, typu właśnie Akademia Muzyczna czy jakieś muzeum, ale głównie będziemy szybciej, 3, 4, 5 szybciej niż w pozostałe dziedziny będzie nam się rozwijała sektor dróg, mostów i energetyki i przemysłu. Czyli jakby udział tych. Dwóch dywizji będzie się zwiększał, ale sprzedaż w kubaturze też będzie rosła. To takie mamy plany. Natomiast naszym celem jest głównie zacząć zarabiać. Możemy dyskutować, czy 0,5%, czy 1,5%, czy 3, ale chcemy zarabiać. Tylko tak naprawdę, a nie, że obiecujemy sobie wzajemnie, że będziemy zarabiali, a na końcu nie. Więc tych klientów i te sektory, które nam nie dają takiego komfortu i te warunki kontraktowe, będziemy nie będziemy brali w tym udziału. Partnerem programu jest spółka MFood SA największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.